Witam w kolejnej części. Wyciąłem sobie kształt z płaskownika, żeby nie marnować gazu, po prostu zrobiłem to za pomocą szlifierki kątowej. Może nie jest to idealnie ze sztuką, raczej w ogóle nie jest. No ale dalej pracujemy już sobie ręcznie, czyli pinniczek i gładzenie powierzchni po kuciu, dalsze nadawanie kształtów i potem szlif. Jak widzicie, stal nie jest zahartowana, będzie się w niej przyjemnie pracowało. Później dojdziemy do hartowania. O. Tutaj już powstały pierwsze ślady po użyciu pinnika. Także nie jest źle. Myślę, że kolejne dwa dni i będzie ok. Dobrze. To co jakiś czas włączę się i pokażę wam kolejne etapy szlifowania, znaczy piłowania w sumie pilnikiem. Skończyłem pracę pilnikiem. Jest już dosyć fajnie. Zacząłem sobie robić, że tak powiem, na takiej płycie marmuru, bardzo prostej. Położyłem sobie papier ścierny i robię sobie płaszczyznę w ten sposób. Jedna strona jest już gotowa. Wstępnie wyrysowałem sobie, jak chciałbym nałożyć szlif, ale teraz już nie bardzo to widać. No i tak jak mówiłem, o dwóch dniach raczej zrobi się 6, ale to nic, bardzo przyjemne zajęcie, może długotrwałe i większość z was by raczej temat odpuściła, użyła szlifierek i innych takich cudów, ale ja chcę wykonać ten nóż całkowicie ręcznie, przynajmniej na tyle, na ile się da, i trzymam się tego konsekwentnie, więc działam dalej.